Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj stworzymy nową grę w Scratchu, grę z nietoperzem. Na początek krótki pokaz, na czym polega ta gra. No więc skoro już wiemy, na czym polega gra, no to przejdziemy teraz do jej utworzenia. Zacznę od tego, że nadam nazwę mojemu projektowi. Nazwa nietoperek i, jak się można domyślić, muszę usunąć kota, gdyż kot jest mi zbędny. Jak usunąć kota? Nożyczki u góry, ciach i kota nie ma. Teraz dodam tutaj nietoperza, chmurę oraz motylka. Na mojej planszy znajduje się nietoperz, chmura oraz motylek. Jak widać, rozmiary tych obiektów nie są zbyt do siebie pasujące. Motyl niemalże większy od nietoperza. Dlatego zacznę od zmniejszenia motyla, ale również zmniejszenie toperza, żeby był proporcjonalnie do chmury odpowiednio duży. Ok, w tej chwili mam już latającego motyla, latającą chmurę i latającego nietoperza. Oczywiście żaden z nich jeszcze sam nie lata, są jedynie umieszczone na planszy. Teraz odwrócę motyla w drugą stronę, ponieważ on ma lecieć w stronę nietoperza. Czyli motylek, kostiumy i lustrzane odbicie. Wykonałem w tym momencie zmianę kostiumu nietoperza na skierowany twarzą, główką w stronę motylu, przepraszam, kostiumu motyla na skierowanego w stronę nietoperza. Zacznę od zaprogramowania zachowania się chmurki i motyla. Zachowanie będzie takie, że chmura będzie sunęła po niebie na wysokości, która będzie wylosowana. No ale zaczniemy od zwykłego przesuwania się chmury. Czyli kiedy kliknięto flagę, w pętli zawsze, chmura ma się przesuwać o, powiedzmy, minus 5 kroków. Chmura pięknie przesuwa się, ale utyka. Utyka u brzegu. Muszę wykryć ten moment i przenieść ją na sam początek ekranu. Chmurka będąca w tym miejscu, prawie jej nie widać, ma współrzędne, ma koordynaty, jak mówią niektórzy, minus 283 w X oraz 116 w Y. Koordynat Y mnie nie interesuje. Góra-dół będzie różna. Natomiast interesuje mnie to, że chmura dotarła do maksymalnego miejsca, w którym się będzie znajdowała, czyli do miejsca minus 283. Jeżeli znak równości, co się równa? Jeżeli współrzędna x-owa, czyli z ruchu wyciągam współrzędną x-ową, jeżeli współrzędna x-owa równa się minus 283, to znaczy, że moja chmura dotarła już do końca możliwości, dalej nie pofrunie. Trzeba ją przenieść na sam początek, czyli trzeba zmienić współrzędną x-ową, ustawić, przepraszam, współrzędną x-ową na jaką wartość? No, przesunę chmurę na taką odległość, gdzie chciałbym, żeby się znajdowała. Powiedzmy, że chmura powinna wysuwać się tak za krawędzi, czyli 279, no powiedzmy 280. Czyli ustawiamy współrzędną x-ową na 280. Spróbuję, jaki efekt. Aha, nie wsunąłem tego do wnętrza. Jeszcze raz. Super. Chmura sobie frunie tam i z powrotem. No, gdybym tutaj dał nie 5 kroków, a minus na przykład 2 kroki, to będzie sobie frunęła zdecydowanie wolniej. Ale wciąż lata na tej samej wysokości. Poza zmienną x-ową muszę ustawić
jeszcze zmienną y-ową. Ale na jaką wartość? Nie na 0, tak jak to tutaj proponuje domyślnie Scratch, no bo 0 to będzie równiutko w środku ekranu, tylko na wartość losową. Muszę określić, z jakiego przedziału, jakie liczby ma wylosować Scratch, na jakiej wysokości może być chmura. Powiedzmy, że na tej wysokości to jest troszkę za wysoko. O, to jest powiedzmy maksymalna wysokość. Czyli maksymalna wysokość y-kowa 133. Czyli maksymalnie będzie do wylosowania 133. Natomiast minimalnie, no powiedzmy, że to byłaby wysokość, na której chciałbym, żeby chmura płynęła minimalnie, czyli minus 101. Więc Y ma się losować od minus 101 do 133. Teraz chmurka sobie ślicznie płynie. I wypływa w innym miejscu u góry. Efekt jest taki, jakby mój nietoperz przemieszczał się wśród płynących chmur. Oczywiście mogę tych chmur zrobić więcej, na razie poprzestanę na jednej chmurze. Dokładnie to samo będzie działo się z motylkiem, tylko że współrzędne będą troszeczkę inne. Ale ponieważ to samo, to najpierw z mózgu chmury przekopiuję do wnętrza motylka, po prostu sobie przeciągnę kod programu. Okazuje się, że dokładnie to samo się tutaj pojawiło, tak? Po uruchomieniu gry zarówno chmura, jak i motylek lecą w stronę brzegu, ale uwaga, motylek nie zaczyna od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że motylek jest krótszy. On tak głęboko nie wchodzi w krawędź ściany, żeby osiągnąć wartość minus 283. On, jak widać tu na ekranie, maksymalnie osiągnął minus 241. Tę wartość muszę wpisać właśnie tutaj jako wartość graniczną. On do minus 283 nigdy nie dotrze. Chmura była większa, więc głębiej schowała się za ekran i głębiej osiągnęła wartość 283. Także poprawiam tu na 241 i motylek zaczyna się zachowywać dokładnie tak samo jak chmura. Wlatuje z jednej strony, znika i wylatuje z innej strony losowo. Pozostało mi dorobienie tła dla naszego nietoperza. Wchodzę więc w scenę i w tłach, no powiedzmy, że sobie zrobię, żeby na takim niebieskawym i nietoperz sobie na tym niebie będzie leciał. Pozostaje mi dorysować jeszcze podłogę, ziemię, na którą będzie spadał. Czyli wybieram rysowanie prostokątów w kolorze jakimś tam ciemniejszym. Prostokąt wypełniony. Troszeczkę mogę go zmniejszyć nawet. No. Powiedzmy, jest ziemia, nad którą lata chmura, lata nietoperz i lata motyl. Pozostaje najtrudniejsza część programu, czyli oprogramowanie zachowania nietoperza.